siłą, wyobraźni się. Także 13 grudnia jak najbardziej jest obrowo. Witam zatem wszystkich Państwa, ale przede wszystkim tutaj obecny po mojej lewicy panią Annę Zenter. Poklaski. Zajmującym się nie tylko Niemcami, zajmującym się też Rosją i KGB, i takie książki popełniła pani Anna Zenter. Popełniła też książki, dwie z Adamem Zagajewskim, jedną mniejszą, drugą większą. Proszę? Panie Zagajewskim? To myśli macedońskiego, nie był to Adam Boniecki, nie był to Adam Miśnik, nie był to Adam Zagajewski, był to Adam Macedoński. Natomiast po mojej prawicy zasiada pan dr Filip Kęczak, który mimo bardzo młodego wieku, właśnie to ustalili, jest on w wieku naszych dzieci, moich dzieci i drogi skąd. Już zdążył się odznaczyć na polu książkowym, że tak powiem, i wydał przynajmniej dwie, oprócz tej książki wcześniej, mianowicie książkę o Ulicy Steinbach w 2008 roku i potem książkę Filmowcy Bandni bez pieki. W 2011 roku jest, jak rozumiem, trzecia pozycja pana autorstwa. Tak, trzecia. No to brawo. I wszystkie są bagatelne. Proszę Państwa, przystępując do samej rzeczy, chciałbym zapytać najpierw panią Annę Zenter, może tak zrobimy, zaskoczenie. I dobrze, wtedy się lepiej mówi, zaskoczenie. Nie, nigdy nie uprzedzam. Chciałbym zapytać ją najpierw o to, żeby powiedziała, jak w 80. i 81. roku dało mi się porównać sytuację napięcia opozycyjnego w Polsce z sytuacją napięcia opozycyjnego, jeśli tak można nazwać w ogóle, w NRD, prawda? Znaczy tu mamy ruch, no, który sam wszystkich nas zaskoczył, ale niemniej, no mówię, tak potężnym ruchem, no co tu mówić, antykomunistycznym, prawda? Gigantyczną zagwozdką dla wszystkich, włącznie z Stowarzyszeniem Rozumiewem, a w NRD, no, było bardzo inaczej, ale jak inaczej i jakie jednakowoż siły może podpowiedzmy notowały, które potencjalnie mogły były zagrozić tej władzy. Pytanie nie jest absurdalne, bo gdyby tak nie było, że jakieś siły lutują pod powierzchnią, pod tą gładką powierzchnią, prawda, Narodowej Jedności SLD i NRD, to by się towarzysz Honecker w ogóle nie martwił. Z Polski, jednak już martwił się, że zaraza się rozniesie. Czyli mogła się była roznieść, dlatego że ktoś tam się potencjalnie mógł zbuntować. Kto to mógł być? Po pierwsze, to właśnie Honecker się martwił nie tylko dlatego, że nie ufał swoim obywatelom, do których zwykł był strzelać, próbowali opuścić przez Zjednoczone Państwo, ale bał się również, ponieważ to, co się działo w Polsce, miało znaczenie dla stosunków jego z władzami zachodnimi. I jeżeli Bunda Republika w znacznym stopniu utrzymywała NRD, ja nie znam liczby, bo ja to przepraszam, ale no, choćby na handlu mięśniami NRD, czy sztab zarabiał jakieś pieniądze, cenę za człowieka. Bo poza tym NRD pewnie istniał dzięki wsparciu ekonomicznemu, dlatego tam było tak lepiej niż w innych krajach obozu. Więc to jest pierwsza rzecz,
myślę, że tu grasz ma do czynienia z szerszych arenistów, które wygrywało, bo to jest Chaos, Berlin, Warszawa, Moskwa. Plus Praga, tak sobie to został. Niemczech oczywiście bardzo specyficzną rzeczą był kościół. Ponieważ katolików tam było mały, kościół katolicki był. Kościół katolicki był to taki spacyfikowany, to znaczy on nie wierzył, miał do widzenia i też z racji historycznych tradycji tam był wielki. O tyle kościół ewangelicko-włoski odgrywał pewną rolę, ale to kościół zaczął z tej racji, że on ma zupełnie inną strukturę organizacyjną niż kościół katolicki, więc nie jest hierarchiczny, dużą uwagę przykłada się do roli laikantu. Tam ja nie jestem specem od luteranizmu, ale rzeczywiście tam istniały całe ciała świeckie, które decydowały, przede wszystkim nie ma zwierzchności od głowy, prawda, można czegoś zakazać. Ten ogromny udział laikatu w życiu kościoła katolickiego przekładał, mówiąc nieładnie, na to, że tym większy był dostęp agentury do środowisk kościelnych. Ciężej było dostać się jako agent do klasztoru jezuitów, choć się to zdarzało. Dużo łatwiej było przyjść, będzie jestem prawnikiem, będę bronił w jednym imieniu, pójdę, że rabu nie. I tak też właśnie się działo, stąd te całe. Więc mówię, to miało dwie strony. Z jednej strony tak. Troszkę młodzieży NRD-owskiej związanej na przykład z organizacją Zylny Cajkiem, czyli Braki Pokuty. To widać, młodzi ludzie przyjeżdżają, tutaj pracowali w Oświęcimiu, czyli poprawnie polityki mówiąc o Auschwitz. Poza tym uczyli się polskiego, to też bardzo jest takie charakterystyczne, ten grupa ludzi, to jest Kestin, Ludwig Mellhaut, tam cała taka grupa ludzi, która prosi polskiego po to, żeby na przykład czytać przekrój w swoim czasie. Bo ten to już było. To zupełnie tak jak Józef Brodski po drugiej stronie polskiej granicy i na Węgrzech i tak dalej. Jest to, to dość istotne, ciekawe. Tego była zorganizowana, bo wprawdzie władze NRD-owskie nie znosiła, ale przyzwalały na jej funkcjonowanie. I kiedy przyjeżdżali do Polski, ponieważ na to skierowane działania, na pokaz z Polakami. No i to było to środowisko, z którego wychodzili się również ci, którzy później nie namówili. To było środowisko ludzi, którzy odsiadywali do roli, to było środowisko ludzi, którzy tracili pracę, Pani tradycja był po prostu paraczem w kamizu, który wjeżdżał po prostu. W świętej pamięci do tego pisma panu, bo nie żyje już. Także nie sądzę, żeby towarzysz Konfekt miał powód się odpawiać zmasowanej reakcji w sytuacji względnego spokoju. Proszę nie mylić tego z sytuacją, która nastąpiła w roku 1989, bo wtedy się już w ogóle wedle różnych scenariuszy był demontowany ten system. I w tym momencie ludzie, młodzi ludzie, właśnie związani między innymi z Netajem, bo tam troszkę innych jeszcze jest przecież środowisk, związanych z Żydami Izraela. W każdym razie, to był moment bardzo szczególny i nikt nas nie myli, bo w
wtedy, jeżeli Honecker spodziewał się, że społeczeństwo anetowskie wystąpi przeciwko niemu i przeniesie się zaraza, to był człowiekiem szalonym albo kompletnym idiotą, dlatego że ja bym się skłaniała do tego drugiego, taka jest jedna mieszanka, bo to jednej z tej strony jest bryciarz, kto się utrzymał przy władzy, z drugiej strony to się ograniczało to słowo. I proszę pamiętać, że tam tak, w swoim czasie postawiono mur, ten mur powstał nie z powodu, powstał dlatego, że cała inteligencja niemiecka uciekała na zachód. Wcześniej ta ziemia została przeorana butem i czołgiem sowieckim. I to tak się do imentu wymordowano mnóstwo ludzi, działy na tej sceny. W związku z tym, kto miał odrobinę w sobie potrzeby życia w świecie wolnym, zostawiał wszystko i przenosił się do Niemiec Zachodnich. W związku z tym starsze pokolenie mieszkańców NSD nie było w ogóle skłonne do buntu. A to dopiero mówię o tym młodszym, że oni bardziej na płaszczyźnie ideologicznej, bo w sensie jeszcze jeden problem. Mianowicie, do czego Niemiec ma się odwoływać? Bo my mamy swoje powstania, mamy swoje drugą pierwszą rzecz. To się nie są do środka. Do wcześniejszego chrześcijaństwa, do podstaw chrześcijaństwa, że przepracować się na nazistowski okres niemiecki przez, no tak, no to przecież na tym polegało, nawet polska opozycja to robiła, tak, na Bonhoeffer, prawda? Tylko właśnie chciałem zwrócić uwagę, że oni to robili na ten sposób, że wszyscy ci działacze, którzy byli, to już na świecie naprawdę nadstawiali głowę wtedy. To wszystko ludzie o bardzo mocno lewicowo przekonani. Oni potem tworzyli przecież Partię Demokratyczną Oczu, to była lewica taka. Oni po prostu nie sięgali ani do Ewa, ani do Bismarcka, ani do Wilhelmów, ani po prostu szukali dziś w socjaldemokracji międzywojennej, w Republice Weimarskiej, pani człowiek mniej więcej z pokolenia Edwarda Gierka, urodzony
XX wieku, ale z... XII. Ale sumie trudną biografią, myślę, też Begierek. Przed wojną odbył takie roczne przeszkolenie w Moskwie. W podejściu do władzy Adolfa Hitlera jako komunista został zesłany do więzienia, spędził mniej więcej 10 lat w więzieniach. Koniec II wojny światowej to już jest początek jego działalności na nowo w ruchu komunistycznym w sowieckiej strefie okupacyjnej. Bardzo szybko Honecker staje na czele FDJ, czyli Młodzieżówki Komunistycznej. Później wchodzi do biura politycznego. Początkowo wspiera Waltera Ulbrichta, który jest pierwszym sekretarzem KC, Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, czyli SED. Później w roku 1971 obala Ulbrichta, zajmuje jego miejsce. I właściwie dochodzi do władzy w tym samym mniej więcej momencie co Edward Gierek, ale utrzymuje się przy władzy znacznie dłużej, bo aż do roku 1989. Bardzo istotne w tych powojennych doświadczeniach Honeckera są takie daty jak rok 1953, kiedy wybucha powstanie robotnicze w NRD. Stłumione krwawo z udziałem czołgów sowieckich. Następny rok, 56 na Węgrzech, interwencja sowiecka na Węgrzech. I jeszcze bardziej rok 68, interwencja państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Te doświadczenia z pewnością odgrywały rolę w polityce Honeckera i kierownictwa wschodnio-niemieckiego właśnie w latach analizowanych przeze mnie 80-81, czyli po polskim sierpniu, w okresie tej pierwszej Solidarności. Ja chciałbym zapytać o razem stosunki Honeckera z Erikiem Milke, tak się wydaje, szefem bezpieki, długoletnim szefem bezpieki. I w tym kontekście też o tą słynną czerwoną walizkę, o której pan pisze, czyli jakiś zestaw dokumentów archiwalnych. Proszę? Zestaw dokumentów archiwalnych na temat Erika Honeckera, do teczki walizki miał dostęp, jak rozumiem, uprzywilejowany czy jedyny minister, prawda? Milka. Czy coś wiemy bliżej o zawartości tej czerwonej walizki i czy można na tej podstawie wyciągać wnioski na temat stosunków łączących się z dwóch polityków? Erich Milke stał na czele Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD już od lat 50., a więc piękna kariera. Trwała tak aż do 89. roku. Więc można powiedzieć jeszcze dłużej niż kariera Honeckera. I rzeczywiście oni się dobrze znali, regularnie spotykali się po posiedzeniach biura politycznego, rozmawiali jeszcze w cztery oczy. Erich Milke sprawował opiekę nad właśnie tak zwaną czerwoną walizką, w której znajdowały się m.in. materiały z procesu Honeckera, który miał w czasach Rzeszy Niemieckiej, w czasach Adolfa Hitlera, procesu czy całego śledztwa po aresztowaniu Honeckera w latach 30. Te materiały przez pewien czas przetrzymywali Sowieci, później zwrócili je Niemcom właśnie z NRD. Pojawiały się takie głosy, że te materiały były dla Milkego podstawą do szantażowania Honeckera i utrzymywania przez tyle lat swojej silnej pozycji. Mało różne były. Ostatnio... Było rzeczywiście, tak?
czy Burkhardt? No to nie będzie tak, ale czy my coś wiemy? Tak, coś wiemy, że Burkhardt. Ostatnio rok temu ukazała się taka książka biografia pana Kera, na razie niestety tylko w języku niemieckim, której autorem jest Martin Zavro. To jest książka o młodych latach pana Kera, można tak powiedzieć, bo obejmuje czas do roku 45. Autor dość szczegółowo omawia całe śledztwo i proces pana Kera i odnosi się również krótko do sprawy tej czerwonej walizki. Przekonuje, że nie były to materiały aż tak kompromitujące, jak początkowo w latach 90. twierdzili to niektórzy publicyści, nie mając jeszcze do nich dostępu, że twierdzi Martin Zavro, że narosły pewne mity wokół tej walizki. Niemniej jednak, Erich von Ecker, trudno powiedzieć, że został definitywnie złamany przez policję polityczną III Rzeszy, ale jego zeznania czy wyjaśnienia jako podejrzanego były dość obszerne. Nie jest to na pewno materiał, który przynosi mu próbę, chociaż, tak jak mówię, byli też komuniści inni niemieccy, którzy zachowali się dużo gorzej niż pan Ecker. W każdym razie, nawet jeśli przyjmiemy, bo i takie są sugestie, że Milke przetrzymywał, chronił te materiały za wiedzą pan Eckera, że był niejako strażnikiem tych materiałów właśnie na prośbę pan Eckera, to i tak świadczyłoby to o bardzo szczególnej roli ministra bezpieczeństwa państwowego. No dobrze. A propos Haków? Milka jeszcze, poproszę. To wydaje mi się interesujące w tej chwili, przyzwyczailiśmy mówić o historii PRL-u i o naszym świętej pamięci Kiszczaku. Jako szefie republiki. Natomiast i to był partner Milkego w tym okresie 80-81. Zwłaszcza 81. Zwłaszcza 81, kiedy już Rosjanie stawili, żeby pilnował, żeby Jaruzelskiemu wojnie nie zadrżała w ostatniej chwili. Natomiast to jest taka, nic od czego, tylko to jest różnica pokolenia. Znaczy, w momencie, kiedy Kiszczak odbierał swoją informację, kiedy Milcze odbierał swoją informację partyjną, to Kiszczak dopiero robił. I to rzeczywiście jest zupełnie inna formacja. To jest formacja Niemców, agentów moskiewskich w czasach i Republiki Weimarskiej i później Zadorowa, ludzi związanych bezpośrednio z Moskwą. Ale mówię, w dawnych czasach, to jest różnica pokolenia. To jest różnica, on zrobił 57. Wyobraź sobie, że u nas brzmi, pan sobie wyobrazi, że u nas ministrem spraw wewnętrznych jest ktoś, kto się urodził w 57 roku. To przecież u nas takie młodziki jakieś. No za Kiszczaka, co bierze to. No ale wtedy, ale później. My powinniśmy było równolegle. Ja rozumiem, że mówimy o różnicy między takim chowem stalinowskim, a takim chowem jak właśnie Kiszczak, prawda? I tutaj to mnie prowadzi do takiego fragmentu pana książki, w którym, teraz znajdę ten cytat, a na razie go może streszczę. Erich Honecker jakoś we wrześniu 80 roku, kiedy wybuchły strajki, była kwestia, jak je w ogóle nazwać, co to jest. Erich Honecker powiada, towarzysze polscy się mylą, bo oni mówią, to jest, strajki w Polsce, to jest uprawniony wyraz jakichś rzeczywistych problemów polskiej klasy robotniczej. Myśmy zrobili błędy, z
stoczniowcy no, byli w prawie się buntować wobec błędów poprzedniej ekipy w prawie, ale błędów. Tymczasem to z pamięci, on może mi poprawi, Honecker mówi, nie ma czegoś takiego jak usprawiedliwione strajki w ustroju socjalistycznym. Strajki w ustroju socjalistycznym są zawsze wymierzone przeciwko socjalizmowi. To że Polscy są w głębokim błędzie tutaj, prawda? No więc nie wiem, jak tam Kiszczak się do tego bardzo stosunkowywał, ale niewątpliwie to pokazuje całą różnicę w podejściu PZPR do tego fenomenu. Oczywiście niewygodnego dla nich jak cholera, ale jednak z którym nie bardzo wiedzieli, jak sobie poradzić i nie bardzo może mieli taką twardą intelektualną odpowiedź na to. Może poza Grabskim, prawda, taki podczas towarzysz Honecker miał. I to mnie prowadzi do pytania, chciałbym, żebyście się Państwo byli ustosunkowali, czy można powiedzieć, że uśredniając PZPR w tamtej doby, 80-80, to jest jednak inna partia niż SED tamtej doby. Ta druga byłaby jakaś stalinowska, a ta pierwsza byłaby jakaś, nie wiem, angielkowska, jak to nazwać, no jakaś quasi socjaldemokratyczna, no to nie szukam słowa na to, no, ale taka partia, która nie strzela od razu, a tamta chętnie. Jest jedna okoliczność, jeżeli mogę to robić. Komunizm w każdym kraju padał na inny grunt. Tak jak mieliśmy komunizm rumuński z Czałczesku, który był na pokonywać komunizm polski. Tak w Polsce mieliśmy swego rodzaju komunizm. Kościół katolicki bardzo aktywnie istniejący, mimo niszczenia go, z własnością prywatną ziemi. Fundamentalna sprawa, czy pochła ziemię, czy nie ma, czy w ogóle coś ma, czy wszystko zostało zabrane. U nas istniała minimalnie w tym zakresie właśnie prywatna, również w innych sferach, jak na przykład handlu, syni, Badyla i tak dalej. Natomiast i do tego wierzę, że w każdym kraju, do którego stopa bolszewika postawiła się, funkcjonowało. Dlatego Niemcy mieli przez tę różnicę taką fundamentalną między Niemcami, w ogóle z innymi krajami, to było to istniało drugie państwo. Nie było drugiej Polski wolnej, nie było drugiej wolnej współpracy. Oni... Zagranicą do tego. No. Dlaczego za blisko, w sensie? Tak, jak u nas tych, czy jak państwo powinno być. Racją istnienia w ogóle. Energii nie było w Unii Sowieckiej. Polska taka szmakowa była, bo była. To była pod okupacją, to byłaby Polska nadal. Tylko, że pod okupacją, natomiast energia w ogóle nie istniało, no to stworzone, żeby tam ten bał postawić. Bał na tej i wierzam do tego, że tak. Bardziej, jak ja się nigdy nie zajmowałam tym terenem. Oczywiście wszyscy mamy takie odczucie intuicyjne, że PZPR był w swoich strukturach troszkę bardziej może liberalny, ale to jest taki liberalizm facha, który używa ostrego miecza tępego. Ale z tym zastrzeżeniem, był trochę bardziej przerażony, że oni wiedzieli, z jakim społeczeństwem mają do czynienia. Oni zadali do tego powstania antykomunistycznego, powojennego, czy też niekończącej się II wojny światowej, mają pociągnący się jeszcze przez lata. Oni się tego społeczeństwa bardzo bali. Ale mieli też potem powody, bo PRL się skończyło w 1953 roku, zakup zdrajny, jak już ich tam podkręcą, żeby wystąpili, bo czołgi stanęły sowieckie na przykład amerykańskich i na to się skończyła taki szkoła. U nas w pewnym momencie, i to jest problem, to myślę, że wielu ludzi ma ten problem. Co to była
partia komunistyczna z PRL-u zabierna, bo to właśnie była partia komunistyczna. Ja wolę, jak można by przypuścić, że jest niecznego, tylko po prostu wyznania takiego mianowicie, że dobrze zbić władzę. Ludzie, którzy mamy akurat w takim sensie się obradzą, z Francji przyjechał, prawda? To nie, a tam ci się nie prowadzili do generału, to znaczy z tego, co ja pamiętam. I co daje się odczytać. I oczywiście, że to były dualne wypowiedzi, niektóre takie na tą kontrrewolucją tego tej Polsce, ale to jest taki dobry nerw, który doskonale widzieli, że odrobinę popuszczą w stosunku do państwa. To ono po prostu uwalnie może pójdzie. Dokładnie. Na tym polega problem, że mi się wydaje, że komunizm trwa w takiej postaci idealnej, dopóty jest całkowicie zakłamany, prawda? I nie ma ani jednej szczeliny. No, w Korei Północnej jest komunizm, dlatego że nie ustąpili idealnie na milimetr, prawda? Jak się zaczyna reformować, czy dopuszczać troszkę prawdy, no to na koniec tak trafia. Taka jest nauka historii. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, mam z tym problem. Nie trafia. Zawsze z nim miałam problem, natomiast idzie o Niemców, to nie wiem, czy to było w czy nie. Ja wiem, że to był kraj, w którym się nawet sowieckich gęstaków cenzurowało w prasie, na przykład Gorbaczowa. No, Gorbaczowa to już. A to gęstek, no przecież od Andropowa, do szkoła Andropowa, obecnie. Przepraszam bardzo, bo powinien mówić pan doktor, a nie ja, ale muszę... Nie, pani. Chcę powiedzieć, że z Gorbaczowem to nie jest dziwne w ogóle, że oni go jakoś odrzucali jakąś dziwną nawet na tym słusznym ustroju. Natomiast jak się w Pana Książce czyta rozmowy Breżniewa z Honeckerem, to wyraźnie widać, że jako obrońcą komunizmu jest Honecker w stosunku do Breżniewa. Powiem tak, władze sowieckie wtedy w latach 60-61 dawały sobie więcej czasu na, jak to mówiono, unormowanie sytuacji w Polsce. Władze NRD z Honeckerem na czele były przekonane, że trzeba działać szybko, bo jak twierdził, każda zwłoka równa się śmierci, tak napisał w liście do Breżniewa pod koniec listopada 80 roku, postulując zwołanie w Moskwie specjalnej narady poświęconej sytuacji w Polsce. I rzeczywiście do tej narady doszło 5 grudnia 80 roku w Moskwie, ale Honeckerowi nie udało się zbudować spośród przywódców partii komunistycznych takiej koalicji, która doprowadziłaby do interwencji wojskowej w Polsce. Przywódcy innych partii, zwłaszcza węgierskiej i o dziwo rumuńskiej, o dziwo patrząc na to, jak się postrzega Czałoszewsku w kontekście późniejszych wydarzeń, ci przywódcy byli znacznie mniej chętni idei interwencji wojskowej w Polsce, a i kierownictwo sowieckie z biegiem czasu zdawało się coraz mniej chętne pomysłowi. Wówczas już przeciągała się wojna w Afganistanie, wojna, w którą był uwikłany Związek Sowiecki. Coraz wyraźniej było też widać, że gospodarka sowiecka ma poważne kłopoty i władze Związku Sowieckiego nie przypadliły się do wejścia do Polski, chociaż starały się straszyć tym polskich towarzyszy. Straszyć po to, żeby ci zdecydowali się na siłową sprawę z Solidarnością przy użyciu wojska Milicji Służby Bezpieczeństwa. Honecker, kiedy zorientował się właśnie chociażby przy okazji tej narady moskiewskiej 5 grudnia 80 roku, że takiej koalicji interwencyjnej, przynajmniej w
bliskiej przyszłości nie będzie. Coraz wyraźniej zaczął brać pod uwagę również ten wariant alternatywy siłowej rozprawy z Solidarnością, to znaczy nie interwencja, tylko coś w rodzaju stanu wojennego w Polsce, czy jak to on mówił, stanu wyjątkowego. Od początku właściwie roku 1981 w różnego rodzaju rozmowach nerdowsko-polskich, rozmowach partyjnych, czy rozmowach przedstawicieli władz państwowych widać taką presję, czy zachętę ze strony towarzyszy wschodnio-niemieckich pod adresem towarzyszy polskich, aby ci własnymi siłami właśnie rozprawili się z Solidarnością. Jest też presja pośrednia, to znaczy Berlin stara się przekonać Moskwę i Pragę do podobnych nacisków. I równocześnie widząc, że ówczesny pierwszy sekretarz KCPZPR Stanisław Kania zwleka z decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego, Honecker już od wiosny 1981 roku podejmuje działania na rzecz zmiany kierownictwa PZPR na takie, które nie zawaha się przed wprowadzeniem stanu wojennego, przy czym Honecker ma swoich faworytów do objęcia stanowiska pierwszego sekretarza KCPZPR. Wymienia nawet cztery nazwiska w czasie majowego spotkania z Breżniewem i Husakiem na Kremlu. I są to przedstawiciele tej frakcji PZPR, która była nazywana frakcją dogmatyczną, czy betonem partyjnym. Ludzie tacy jak Stefan Olszowski, czy Stanisław Kociołek, Andrzej Żabiński, Tadeusz Grabs. Te nazwiska właśnie padły z ust Honeckera w maju 1981 roku. Ja bym chciał zapytać o Stanisława Cioska. Ja rozumiem, że ta kontrowersja, która narosła wokół jego zarzuty o ewentualną jego działalność, czyli bycie agentem na służbie wywiadu Nowoskiego, że to raczej upada z powodów dość oczywistych, znaczy on był wysokim, stosunkowo wysokim funkcjonariuszem Partii Polskiej i rozmawiał z posłem NRD we Wrocławiu. No, trudno przyjąć, że to jest jakaś fajna współpraca. Oczywiście raz odsyła do pytania, co jest gorsze od takiej współpracy. Czy jest coś takiego? Jest oczywiście kierowanie taką współpracą. No ale to jest inna kwestia. Natomiast Ciosek, którego w miesiącach późniejszych tego okresu 81 i w latach późniejszych, w latach stanu wojennego, potem dochodzenia do okrągłego stołu, postrzegamy w Polsce jako pragmatyk. A nawet tematem tego pragmatyzmu zwolennika ugody. Solidarność. To tutaj to, co pan relacjonuje, treść tych spotkań i treść jego wypowiedzi, na razie mnie na to nie wskazywała wtedy. Więc ja mam jakiś dezonans poznawczy, chyba że możemy mówić o tej emocji, bo z tego, co pan pisze, wynika, że towarzysz Ciosek wtedy, jakby powiedzieć, mówił językiem, no taki nam mógł, jak powiedział Żabiński czy Grabski, prawda, żeby tutaj na przykład nie dajemy rady, a szkoda, powinniśmy bardziej nacisnąć i powinniśmy rozstrzygnąć w duchu ortodoksji komunistycznej, tak? Podczas ci umiarkowani mówili, damy radę, nie denerwujcie się, tak? To jest ta różnica, mi się wydaje, że Ciosek tutaj jest bliski Grabskiemu i Olszowskiemu. Na pewno te materiały z lat 80-81, które zachowały się w archiwach niemieckich, pokazują Stanisława Cioska w nieco innym świetle niż on sam się dzisiaj prezentuje. On się przedstawia jako taki partyjny liberał dążący do zreformowania systemu. Jeśli chodzi o materiały niemieckie, zachowała się chociażby notatka z jeszcze jesieni 80 roku z rozmowy, którą
On był z Cioskiem, wówczas jeszcze pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego OPZP w Jeleniej Górze, konsul generalny NRD we Wrocławiu, Franz Franzen. Jest też nadawka Egona Kręca, który spotkał się, czyli szefa wówczas RDJ, który spotkał się z Cioskiem w roku, w czerwcu roku 1981. Są również nadatki ambasadora NRD Postanowi Bałaga z różnych spotkań z Cioskiem. Powiedziałbym, że ustawa Cioska też się troszkę w tym czasie zmieniała, zwłaszcza od mniej więcej od, powiedziałbym, września 1981 roku widać już wyraźnie, że Ciosek popiera generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wcześniej, kiedy w czerwcu 1981 roku odbyło się 11. plenum KCPZPR, kiedy ważą się losy Stanisława Kani, a być może również Jaruzelskiego, wówczas premiera i ministra obrony narodowej, Ciosek jest umieszczany przez Andrzej Dźwignią nie porozumienia, najbardziej. No, handel niemiecko-francuski, kolonizacyjny i tak dalej, to było jednak, to się skończyło jakimś tam pojednaniem. No, oczywiście. Na ten aspekt handel. No dobrze, no to był handel, tu się jechało do tych niemieckich patriotów, jak się nazywali wtedy, i się wykupywało, to warto stracić na nie. Pewnie była bardzo znowu buty. Ja wykonuję, proszę Państwa, pedały kolarskie, takie dobre, lekkie, bardzo porządne, nawet w karmach, mówię, no, to karmarska, to ja myślę, to... No, jest się... Ja głupia byłam, no, raz pychałam. No, głupia, tak, było. Otóż, ja się zapytać o ten aspekt, bo Pani studiowała journalistykę. I ale wtedy właśnie. Więc to, że młodzi Polacy jeździli do Niemiec i studiowali też niektórzy, tudzież Niemcy z NRD studiowali w Polsce, było powszechnie znane. I w którymś momencie no, znało się takich studentów, prawda, nawet tutaj w Polsce, byli nieliczni, ale byli ci z NRD. W dziwacznej zresztą sytuacji znajdowali się ci Niemcy. W którymś momencie tam nastąpiły obostrzenia, jak opiszę, a wreszcie chyba w lecie 81, to ja, no, starczy, no, wszystkich ich zabrali, prawda, do siebie, kazali wyjeżdżać. Więc czy z punktu widzenia wtedy studentki germanistyki to było widoczne, jak to było oceniane, jakie to miało znaczenie? Przepraszam, ale to kompletnie nikogo, Janusz, nie interesowało, bo jeśli o germanistykę, to... Przepraszam, może głupi żart, ale głównie pani, które celowały za następną rzekę na zachód. I jest to odwrócić. No bezwzględnie, przecież nie będę tego. U nas były zarachowanki na stypendia do NRD. Takim ośrodkiem był Magdeburg. A myśmy byli bardzo zarażeni. Ja studiowałam. I mimo to ciężko było znaleźć chętnych do rocznego wyjazdu na Magdeburga. Z tej prostej przyczyny, że to była przepaść między studiami na Komunistycznym Uniwersytecie Jagiellońskim a NRD-owym, gdzie taki Polak, zwykły student, nominowany jako taki polski stypendysta, siedziała po niej ta żołądka z rosyjska, spisywała, który wychodzi, przychodzi, a na zajęciach się czytało o porozumienia Honeckera. I wszyscy się zapierali i pan Lodu musiał powiedzieć, że tam przypadkiem nie jechać, bo to była strata roku. To była strata, a językowość nie miała to najmniejszego znaczenia, bo tego samego języka ten sam język wbijano nam w głowę w wydaniu NRD-owskim. Myśmy wiedzieli, jakieś udzielnia produkcyjna, natomiast słowo podatki znaczyło zupełnie co innego w Niemczech Wschodniej, w Niemczech Zachodniej.
tej, to się ja bym nie przyzwał takich wielkich wad. Jeżeli naprawdę były kontakty, które miały znaczenie i przetrwały przez pokolenia, to były te kontakty nieformalne, raczej narodowe. Pastorze mamy tutaj środowiska, jakby wtedy beczkowo, znakowo, tygodnikowo powszechne. Tam rzeczywiście to nie była martwa taka jakaś, no taki rytuał, to tam rzeczywiście coś działo, to ludzie zapaleni, coś chcieli zrobić. No i jedna z rzeczy przyszło do głowy, to właśnie to, żeby się jednać, ale w sposób, który to widać, że jest prawo po prostu blisko. A później przecięcie tych kontaktów było dotkliwe, bo zwłaszcza dla nich, bo my tu mieli, myśmy tu mieli te gazdy, a tam mieli po prostu dużo obóz urodzony. Więc to ja nie wiem, czy te granice było w Polsce, no, bo jedna normalna w Wrocławiu. No oprócz tego nie to znaczy. No przecież jeszcze mnóstwo całe środowiska nie to znaczy, co się wychowało na NRD-owskich w tamtych czasach. Dzieci, ambasadorów, nie nazwiska i tak dalej. Ale jeszcze wracając do nieszczęsnego Tuska, też nie przywiązywałam się tak bardzo do tego, że miałem życiowe stanowisko, bo bardzo liberalne, bo to było zdanie, że on grał. On grał, najpierw miał mniej liberalne, bo chciał zajeżdżać, potem nagle się zrobił z niego liberał, no bo wiadomo, że faktu bycia liberałem wynika fakt posiadania dostępu dużych kas. W związku z tym, no, tutaj ja w ogóle nie traktowałam tej ekipy ideologicznej, tak. Te podziały beton, nie beton, to są tak. Proszę przypomnieć sobie z premierem, który uchodził od największego liberała w PRL-u, a potem się okazało, że jest troszkę zawodny stanowisko. Rakowski. To jest tam, to był liberał. Nie, to ja tak w ogóle nie. To po prostu ludzie, którzy określone uwarunkowania, usiłowali, jak się usytuować, wietrząc własną korzyść, możliwość trzymania się i jeszcze dodatkowo chrucia przeciwko komuś, kogo nie lubili, ale to najmniej ideologiczne było. Mówiliśmy o studentach, więc dodam jeszcze, że była to stosunkowo niewielka grupa, bo mniej więcej kilkuset Polaków studiowało NRD na początku lat 80. Jako ciekawostkę dodam, że była w tym gronie m.in. córka ministra Czesława Kiszczaka, która studiowała w Berlinie. I również kilkuset studentów wschodnio-niemieckich było na polskich uczelniach. Te obostrzenia, które ich dotknęły, były bardzo spektakularne, ale w skali całego społeczeństwa nie było to coś wielkiego. Znacznie bardziej przeciętnego Polaka dotknęły te ograniczenia w ruchu granicznym, które wprowadzono jesienią 80. roku. Bo to dotyczyło tych kilku milionów osób podróżujących rocznie. Wprowadzono wymóg poświadczonego urzędowo zaproszenia do odwiedzenia NRD i odwrotnie. To czy bardzo. Czy ja rozumiem, że jeśli miałem, nie wiem, matkę, ojca, piątka i przedstawiałem taki dokument, że no, zaprasza mnie matka, ojciec, dziadek, zaprasza mnie, to władza tamtejsza, bo będzie dla nas to nie obchodzi. Nie respektujemy tego, bo my nie potwierdzamy. Tak to działało? Przytaczam tam taką anegdotę jednego z mocoznawców, którego bodajże żona miała usłyszeć, że nawet gdyby przedłożyła zaproszenie od samego papieża, to i tak nie uzyska pozwolenia wjazdu. Więc władze NRD były rzeczywiście potencjalnie bardzo restrykcyjne i
spadła liczba wzajemnych odwiedzi. A to jest nie pomógł klientu do NRD. Nie, no taki żarcik dla ożywienia, dla podejrzenia na zgodę. To był w ogóle strasznie ponury kraj, tak się nikt nie śmiał. Tam owszem sklepy były lepiej zaopatrzone, ale to był wymóg polityczny przetrwania. Było czysto dlatego, że... Trawa jeździły do rozkładu. Wiesz, że to są różne... Pociągi do rozkładu też pamiętam. Ale ponure. Nic się nie odzywał, nic się nie śmiał w tych pociągach, nic nie dowód polityczny. To był najbardziej ponury kraj w całym bloku, więc oczywiście było ludzi, a ludzie odbierano dzieci. No ilu osobom odebrano w PRL dzieci za to, że na przykład powiedziały, że nie lubią komunizmu? Ilu? Tam to szło dziesiątki tysięcy, bo metrowa zajmowała się jako pani minister od młodzieży, odbieranie ludziom dzieci do maleńkich, przekazywanie natychmiast do adopcji z zacieraniem. Ludzie się szukają do dzisiaj, jak może na jakieś pora, to dzisiaj funkcjonują. Bo teraz mówię, a to jest ten sam. Ile tam to jest? Nie ma tylko. To są lokalne, bez centrum, bez instytucje. To są te same dynamiki, które dzisiaj zawierają ludzi, tylko ludzie przyczyny. Ale w Polsce już tego nie było. To u nas się nam nic nie mówiło głośno, to ja mówię do ciebie polityczne. Tam było po prostu strasznie ponure i nudno. Jeśli tam Polacy chwilą, takie głębokie przekonanie, to albo dlatego, że to chodzi w czasy i na przykład to było na pracę, albo po prostu my chodzimy. To tam o co się chodzi? Ja bym tu bronił tego na to. Ja również chadę. Ale to robili też na transit. Słuchaj, to się tak interwie? Na transit się jeździło. Dobrze, ale faza kordonu sanitarnego, no to była faza jakoś tam porozumienia to Ryszarda Beckera, przejściowa. No, trzeba oczywiście odizolować, żeby się zaraza nie rozprzestrzeniało, jasne. Ale na koniec trzeba zrobić coś, żeby zdusić na zaraz. Gdybym powiedział trochę o tych miesiącach, które nas zbliżają do stanu wojennego, na ile towarzysze niemieccy mieli wpływ na to, czy też chcieli mieć, czy nazywali się akcjami, które powodowały, że towarzysze polscy szli w kierunku rozwiązania siłowego i na ile towarzysze polscy z kolei się liczyli z Niemcami wschodnimi, na przykład informując ich o tym, że coś na kształt siły. Dziś wiemy, stan wojenny, kiedy się ten termin nie istniał przed na pożyciu, że coś takiego się szykuje i czy na przykład wiedzą, że się szykuje 13 grudnia, czy wiedzieli coś takiego, że 13 grudnia będzie ta godzina dwóch, prawda? Takie rzeczy, czy świadczyły o jakiejś lojalności i współpracy. Stanisław Kania w czasie swoich wizyt w Moskwie już właściwie od jesieni 80 roku informował, że powstał sztab, który przygotowuje coś w rodzaju stanu wojennego. Jednak informował o tym, informacje przynajmniej, które na ten temat docierały do Berlina, były bardzo ogólnikowe i brakowało przede wszystkim zakreślenia konkretnych ram czasowych. Właściwie przez wiele miesięcy było tak, że do Berlina docierały pewne sygnały, później może już troszkę bardziej konkretne, bo pojawiły się informacje m.in. o tym, że są przygotowywane listy osób przeznaczonych do internowania. Pojawiły się informacje o tym, że jest planowane przyjęcie przez wojsko kontroli nad radiem czy telewizją. Tych informacji towarzysze niemieccy nie dostawali od polskich towarzyszy, tylko kanałami operacyjnymi, prawda? Bardzo różnymi kanałami, zarówno kanałami dyplomatycznymi, jak i za pośrednictwem wywiadu wojskowego, czy też
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa powiedział, podczas właśnie pewnych spotkań partyjnych były przekazywane informacje, ale rzeczywiście brakowało po pierwsze konkretnego terminu, stąd ta rosnąca niecierpliwość Honeckera. Po drugie, mam wrażenie, że Honecker prawie do końca miał dość mgliste wyobrażenia o tym, jak konkretnie będzie przebiegał stan wojenny. Takie bardzo konkretne sygnały o tym, że do wprowadzenia stanu wojennego może dojść już w najbliższych dniach, otrzymał dopiero 10 grudnia 1981 roku, więc trzydniowym wyprzedzeniem. To z dwóch źródeł, bo zarówno od ministra obrony narodowej Heinza Hoffmana, jak i od ambasadora NRD w Warszawie, powstał Neubauera. Później 12 grudnia w sobotę była jeszcze cała seria rozmów prowadzonych przez szefa tzw. grupy operacyjnej Warszawa, czyli oficjalnego rezydenta Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD w Warszawie. Dostał wczesnym popołudniem zapewnienie, że na 99% to będzie tej najbliższej nocy. Więc te informacje przyszły dość późno i dlatego Honecker reagował w ten sposób, że ponawiał czy sam, czy przez swoich przedstawicieli naciski na polskie władze. Najpierw jeszcze Stanisława Kania, później były te próby odwołania Kani. One nie powiodły się w czerwcu 1981 roku i również lipcowy 9 nadzwyczajny zjazd PZPR był dla władz NRD dużym rozczarowaniem. Nie dostali się do biura politycznego, czy często nawet do komitetu centralnego. Ci ludzie, czy wielu z tych ludzi, na których stawiał Honecker. Październikowa zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza agencji PZPR była na pewno z punktu widzenia Honeckera zmianą na lepsze, to znaczy dającą nadzieję, że nowy pierwszy sekretarz jaruzelski podejmie działania siłowe, na które nie decydował się Kania, ale tak jak wspomniałem, Jaruzelski nie był wymieniany przez Honeckera w gronie tych jego faworytów do objęcia tego stanowiska i przez długi czas jeszcze po zmianie pierwszego sekretarza Honecker nadal nie był pewny, czy władze PRL zdecydują się na wprowadzenie stanu wojennego, aby ułatwić im decyzję, aby zakończyło się to pozytywną decyzją. Władze NRD zdecydowały się również wesprzeć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PRL konkretnymi dostawami sprzętu niezbędnego do tłumienia masowych demonstracji. To znaczy w listopadzie 1981 roku przyjechał do Berlina zastępca Kiszczaka, generał Stanisław Zaczkowski i omawiał Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego i Spraw Wewnętrznych NRD. To, o czym właśnie pani też już dawno temu napisała. Tak, Kolesony też wydawał do Warszawy, Kolesony dla resortu, ale... Takie same, jak się nam wcześniej już raz przysłali. Między innymi omawiano też w listopadzie 1981 roku dostawy czy do pałek gumowych, czy do tarcz, gazu łzawiącego, transporterów opancerzonych, a więc różnego rodzaju sprzętu, który jest niezbędny w tłumieniu masowych demonstracji. Jedna z aneksów książki pokazuje, że te dostawy z NRD były znaczące na tle nawet dostaw z innych państw socjalistycznych, z Czechosłowacji czy Związku Sowieckiego. Anna Zajęcze? Ja chciałam jeszcze dowodzić, że to właśnie świadczy o tym, jaka była pozycja Honeckera, on po prostu został to profesorem. I oczywiście również poważniejszych artykułów służących do tłumienia. Ale ta literatura wyszła się przez Moskwę, bo na tej osi Moskwa-Berlin
to się tak rozgrywało mniej więcej, że już mamy rok 81, końcówka. Szefem KGB jest Androkow, który ma ze sobą różne doświadczenie węgierskie, które nauczyło, jak należy postępować, jak należy wzmocnić struktury i techniki. W NRD, że gwardia w Rosji zbierała się już w Sowietach, zbierała się powoli do spoku na władzę Sarajewska, żeby służyć bezpieczeństwa z KGB. Konkretnie i to była ogromna jakaś różnica, ponieważ panowie z uszkodzeni byli zupełnie inną wiedzę niż partyjni urzędnicy. To był czas, kiedy z tego co wiadomo, co częściowo jest udokumentowane, Andropow jako szef KGB już obsadzał ważne stanowiska w Rosji swoimi ludźmi, czyli ze służb. Już był ten plan przejęcia władzy przez służby w Sowietach, a nie przez partię, odebrania władzy partii, po prostu. Bo partia to była rzeczywiście bezwładna taka wtedy już kończąca się, że nie wspomnę. Proszę zapominać, ale ja nie sądzę, że mam jakikolwiek wpływ na to, co się działo, czego dowodem takim ostatecznym jest fakt, że o tym, że mur upada, dowiedział się z telewizji przez Szabowskiego, który wieczorem pytano, a co z tym murem, podobno z telewizji, bo to też nie podano tej informacji oficjalnie, prawda? Natomiast, przepraszam, że przeskoczyłam, to lata do przykładu, to taka zabawna historia. Jest konferencja prasowa powołana go wcześniej, przed w ostatnim czasie dnia NRD rzecznika prasowego, bo wcześniej w ogóle NRD taka funkcja nie istniała. Szabowski niejaki występuje w telewizji, głos dziennikarz wśród publiki i tak za 5-7 Szabowski zbija panel, pakuje deczkę, podnosi się tam, proszę o zmianę na świadomie dziennikarza, pana prezydenta. I mówi, no ale zaraz były takie pogłoski, że podobno mają jakieś nowe regulacje graniczne, jakieś jakaś liberalizacja. Szabowski tak drzewie, który popiera drzewie, podnosi głowę, to jest nagrana. Czyli zresztą tak niewyraźnie mówi, no w zasadzie to zostaną przyjęte te regulacje. Wszystkich postawił od jakie. No, w zasadzie nie ma już wskazań, bo wyjeżdża. To znowu woda 5-7 w telewizji i cała wiadomość została przekazana tym trybem. Potem ten dziennikarz wyjechał do Włoch, bo był Włochem i pełnił do Włoch. On mówił, że dostał telefon tego dnia z prośbą Komitetu Centralnego, żeby takie pytanie postawił. Bo jak inaczej można głową Neckera obstawić? No. To wszystko trzeba było zabić, bo z nim się już nic nie dało zrobić. One trzeba było jeszcze gdzie odstawić. To już było to odwołanie. To Neckera to już było za czasu kręca. Tak. Oczywiście. Tak, to, że on już był. To znaczy, fizycznie. No ma rację, oczywiście. Tak. Słusznie. To ten no, przejściowy na końcówka NRD-spektra. Ale to nie on podejmował wtedy, do tego opieramy, nie był tak ważną figurą, jak by się mogło wydawać, że nie on podejmował decyzję. Że się złapał chyba na konkretną sposób. W 79 roku Honecker już był też schorowany, to był jednak inny czas dla niego niż jeszcze początek lat 80., kiedy z dużą energią zajmował się sytuacją w Polsce. Kiedy śledziłem te materiały energetyczne z końcówki lat 80., to miałem wrażenie, że te sprawy, mimo że system był dużo bardziej zagrożony, dużo mniej angażowały Honeckera, który na przykład jeszcze na początku lat 80. to widać to po jego różnych adnotacjach na dokumentach, że bardzo dużo czytał na temat Polski, są tam jego parawki i odręczne podkreślenia.
takich dokumentów z końca lat 80. znalazło dużo mniej. Tak, ja bym tu się stawił w obronie towarzysza Honeckera i jego zdolności, władczych po prostu decyzyjnych, bo to, co pan pisze o tej operacji, która w pierwotnym zamyśle było przygotowanie wspólnej interwencji, tak? Ale no, tak się nie stało. No, niemniej te ćwiczenia tak zwane jednak były przygotowywane. Tak? I z punktu widzenia Honeckera, one, ćwiczenia wojskowe wspólne, one no, były postrzegane w ten sposób, że no, albo się uda skłonić sobie Brzeżniewa i innych do wspólnej akcji, wtedy dobrze, a jak się nie uda skłonić, no to my musimy zrobić swoje. Tak? I pamiętać, zrobili gigantyczną pracę bardzo szybko. W ciągu paru dni postawili gdzieś tam tych dywizji swoich stan gotowości, prawda? Łącznie z tym, że przewidzieli, gdzie one się mają po stronie polskiej, po wschodniej stronie granicy, gdzie mają dotrzeć, prawda? To jest prawda. Jakiegoś Wałcza, nie pamiętam, czy tam zgubić, no nie, zgubić sobie Wałcza, pod dalej, gdzie, prawda? Prawie do Gdańska. No i ten stan, to dziwo, ten stan utrzymywania tych tysięcy żołnierzy ze sprzętem, z zapleczem, ze szpitalami, z kuchnią i tak dalej, całą logistyką, on jest utrzymywany, ja nie pamiętam, pan mnie poprawił, ale chyba do wiosny 82 roku, to jest strasznie długo, prawda? No co to znaczy? No, to nie był jakiś zdemęciały staruszek wtedy. Z tego punktu widzenia, no to on wykonywał jakąś robotę racjonalną, wydaje się, prawda? Tak, jakby nie wiedział, że to nie on będzie decydował. Nie, bo wiedział, bo to wiedział, że jak mówię, że nie pozwoli. Wiedział, że nie mówił, że nie pozwolą, nie to chodzi. Okej, ale był zawsze ten rezerwowy, prawda? Że wybiera się rozwiązanie miękkie jakieś, na przykład Rzebos ze swoimi rękami, no ale jeśli to Rzebowski by się nie udało, no to wtedy oczywiście w odwodzie są towarzysze radzieccy, towarzysze czechosłowaccy i towarzysze niemieccy. Niemieccy wschodni. I wtedy te dywizje, które stoją tu na terenie, są, to mają sens, prawda? Więc mi się zdaje, że z punktu widzenia, jak powiedzieć, skuteczności władzy w tym systemie, nie jest to jakiś śmieszny gość, no mamy. Nie, to śmiesznie w ogóle tam nie było, bo on był bardzo nieprzyjemny, natomiast... Jest nieporadny, tak? Jest nieporadny. Nie, absolutnie nie, natomiast się żył w świecie własnych takiej wizji, takie można odnieść wrażenie, bo oni sobie nie pozwolili, że na to wstąpili do Polski, bo to było zachowało dokładnie tyle, co na tamtych katolikach tutaj powstania to było co jest co, ale niemiecki żołnierz wchodzący do katolic mógłby budzić większą niechęć nawet niż sowiecki. A po które oni utrzymywali w ogóle, czy tego ja pamiętam, że NRD która przygonia stanu wyjątkowego, bo to oni byli do tego przygotowani przez cały lat, a byli to rozpracowane wszystkie dziedziny, nie powoli, o których tak to nie znamy, nie pamiętam. Szczegółach, bo oni mieli przez 10 lat przygotowane ostatnie 20 lat samą operację, która miała w siebie stan wyjątkowego. Nawet jak Honecker podjął stan zawahania w lutym 81 roku, to zaoferował udostępnienie tych swoich planów. I oni się strasznie śmiali z naszej władzy, że ona potrzebowała iluś tam na 100 miesięcy, podczas kiedy u nich w ciągu, nie wiem, już nie pamiętam, jaki tam było wyznaczony, ale to było bardzo krótko, to wszystko było sprawnie zorganizowane.
oni nie mogli powiedzieć, dlaczego ludzie też nie było długo na tym samym. Ja tylko broniłem, jak pan odprosza, nie będę tam jak również tak. To jest interesujące, że tak długo ten stan gotowości jest utrzymany do bodajże kwietnia 1982 roku. I w tym kontekście chciałem pana zapytać o to, jak władze narodowskie z Honeckera, rzecz jasna na czele, zapatrywały się na skuteczność tej operacji, do której bardzo one parły, prawda, żeby coś takiego zrobić, zrobiono, no ale potem jest pytanie, jak zrobiono, prawda? Czy my coś wiemy na temat tego, jak władze narodowskie oceniają skuteczność tej, no, więcej niż demonstracji siły na tej samowojnej. Pierwsza reakcja to jest na pewno ulga, to znaczy 13 grudnia 1981 roku Erich Honecker, który akurat gościł wtedy kanclerza Schmidta, odetchnął na wieś o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Powiedziałbym jednak, że dość szybko, już po kilkunastu dniach, a to widać to na początku 1982 roku, pojawiły się pewne oznaki niezadowolenia z Berlina. Bo domagano się od władz surowych wyroków wobec opozycjonistów w stanie wojennym i daleko idącej czystki partii. I chociaż Jaruzelski prowadził takie działania, to znaczy i zapadały wyroki nawet do lat 10, były też załatwione wyroki śmierci. Były też przetasowania w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jednak zdaniem Berlina te działania szły niedostatecznie daleko. To znaczy domagano się od Warszawy usunięcia z partii wszystkich, jak mówiono, rewizjonistów. Osoby, które niekiedy niektórzy określają jako tak zwanych liberałów partyjnych. Nie lubię tego pojęcia, ale chodziło o dawne zaplecze Stanisława Kani, który już wprawdzie nie rządził, ale pozostali w Komitecie Centralnym, w Biurze Politycznym ludzie tacy jak Kazimierz Wojciechowski czy jak Mieczysław Rakowski, którzy mieli bardzo złe notowania w Berlinie. Pozostali właśnie mimo niezadowolenia wyrażanego przez Honeckera. To też świadczy o tym, że jednak jego wpływ na sytuację w Polsce był ograniczony. Ta wizyta Miłkiego na co? Na rzecz którego? 82. Przyjechał tutaj z drugą straszliwie Kiszczaka i tak pomyślał o prawdę. Co to jest? Chyba możemy pozostać, że nie widzimy, że się robi, jak pan mówił, porządnie tam powiedzieć, że to znajdowało konkretny wyraz w konkretnych wizytach kontrolnych, ich pojęciu, prawda? Natomiast nasi oczywiście tego bardzo nie lubili, on się drażnił, też się męczył, ale to wiedzieli, co jest centrum decyzyjne, że one już robi tyle na jedną. Znaczy w sferze takiej werbalnej pozwalano sobie na bardzo dużą kurtuazję, bo te listy, które chociażby Czesław Kiszczak zesłał do Miłkiego z wyrazami podziękowania i zapewnieniami, że towarzysze w Polsce dołożą wszelkich starań, żeby obronić socjalizm, to pokazują. Ale też krzyczał wtedy, co innego te kurtuazyjne listy, co innego konkretne działania. Kiszczak i Jaruzelski doskonale zdawali sobie sprawę, że dla nich
istotnymi partnerami jest przede wszystkim kierownictwo sowieckie, a nie Berlin. Chciałem zapytać się o coś, co wykracza poza ramy książki, ale w tym kontekście, bo jeśli mówimy o tym, że NRD zawsze w tym czasie i wcześniej, i potem stało na stanowisku takim internacjonalistyczno-dogmatycznym, tak? To czy w roku 1986, kiedy polska władza mówi, już nie będzie więcej więźniów politycznych, no to to jest coś prawdopodobnie heretyckiego, prawda? Z punktu widzenia tej ortodoksji komunistycznej. Jak to ma być więźniów politycznych? Jak rządzić, prawda? To czy coś wiemy na temat reakcji na wyższy Niemiec w tym momencie? A wiemy do tego, że ta decyzja, że nie będzie więźniów, no była początkiem procesu, który doprowadził do upadku komunizmu. Czy tam demontażu systemu rozwiązania 20 lat. No nie uderza to, że ta reakcja władz NRD w drugiej połowie lat 80. na to, co dzieje się w Polsce, paradoksalnie jest słabsze niż na początku lat 80. Dlaczego? Z jednej strony może to wynikać z tego, że zdawali sobie sprawę z tego, że w Moskwie już rządzi Michał Gorbaczow, który obrał taki inny kurs niż Breżniew i że te zabiegi, starania i rozmowy na temat Polski w Moskwie nie dadzą tym bardziej efektów, jeśli nie dały za Breżniewa takich jakiego on efekt, to tym bardziej niewiele można się spodziewać po Gorbaczowie. Drugim czynnikiem, który może się czasami lekceważy, ale też chyba odgrywał, był ten już występujący wiek kluczowych decydentów NRD. W roku 89 pan Eckert miał już 77 lat i miał już też poważne problemy zdrowotne. Jeszcze starszy był minister bezpieczeństwa państwowego Erich Mielke i o ile właśnie jeszcze kilka lat wcześniej. Nie miał zdecydowanie. O ile jeszcze na początku lat 80. z dużą energią interweniowali w Moskwie w sprawach polskich, o tyle pod koniec dekady już reagowali z dużo bardziej biernie. Czy ja tylko chciałam wyjaśnić jedną rzecz, nie? Sama się uważam, że starszą, jeżeli mówię, że oni byli wtedy czali, albo że na przykład reagowali starczy, to mam na myśli również swojego pokolenia, czyli chodzi mi o nie chodzi mi o wielką kategorię przypisaną do wieku, do pewnych mentalności. Bo tutaj tak to, co do nas na temat wieku nie realizuje. Kimi od cechy będą wystąpić 30-latka, 20-latka o takiego nieefektywnienia. A potem to już rzeczywiście dostał nauczkę. Natomiast on już się tak naszarpał i tak się na wtedy i dostał kurczę i odebrał oficjalnie problematę mocno. No bo koniec końców to są odstawione w 81. No pomocy najwyżej przyjeżdżają i czasem to poczcie tam spotkać się i wygłosić, które myślę, że ona też trwany, no może to jest właściwe słowo. Stało się sprawę z tego, że Gorbaczowski w sobie tak idzie wielka zmiana, że Gorbaczow nie stanowił ludzi ze służb, odsłonił się praktycznie, czeka, żeby zszedł ciężko starowany w ten Breżniew. Jakiego rządu Andropow, przepraszam. I Andropow jako pierwszy sobie tu przez służb zostaje ręcekiem. To też jest inna kraja jakość, bo ktoś, kto przyszedł ze służb, miał zupełnie inną wiedzę niż zwykły, nawet na stanowisku bardzo wysokim partii.
jednak zupełnie inne kategorie, tylko bardzo to dał rozpęd tym wszystkim zmianom, tak że mieli do niej duży sowieccy dysydenci, inżynierzy, szpiedzy na różnych ludzi, łącznie z bardzo podobnym człowiekiem Bukowskim, który nie był szpiedziem, Władimirem Bukowskim. Antropofalo ciężko na energię i ma mało czasu, więc bardzo szybko sobie swoje myśli. Oni musieli wędrę widzieć i musieli odbierać, że rzeczywiście dzieci przegranieni są w stanie za nią na dołożyć. A owoc tego, co się stało, no to jest cały szczytnik dzisiaj. To jest, on jest właśnie, powiadając o niektórzy mieli szpiedzy, sowieccy, ale jest z antropowców. Więc jeżeli taki monetar widział, że władza w Rosji sowieckiej, w Sowietach, jest odbierana partia, przekazywana, przejmowana przez służby, którzy dzisiaj rządzą, przepoczwarzonym Związkiem Sowieckim, trochę okrojonym, czyli Rosją, to przestało mi już to w ogóle rozumieć, no bo Milke to nie było odpowiedni dla Andropowa. On nie miał, Honecker i Milke to byli goście, którzy mogli mieć różne zatargi, ale to spokojnie, jedno pokolenie, jedna idea, jeden pomysł, sposób bycia i życia i rządzenia. W Rosji się wtedy jakościowa piątka pomyliła, no w Sowietach, a to jest w Rosji. Czyli przejęcie władzy przez służby, czego nie udało się zrobić, bo kto miał to robić. Nie było młodych wilków, Andro Pio był bardzo młody, ale był bardzo energiczny. Nie bardzo. Nawet Markus Wolf, który być może by się do tego nadawał, został odsunięty w połowie lat 80. To był szef głównego zarządu wywiadu, myślący bardziej właśnie w stylu, powiedziałbym, gorączowa nawet niż kolegę. Proszę Państwa, jest pół do 8 ponad, więc czas, żebyśmy się podzielili mikrofonem z Państwem, tak jak jest we zwyczaju. I zatem się zapytać, czy ktoś zaprosi. Chcę się zabrać głos. Mikrofon czeka. Państwo obydwoje są gotowi, odpowiedzi na każde pytanie. Obydwoje Państwo są gotowi, odpowiedzi na każde pytanie. Proszę bardzo, ale prosimy do mikrofonu, bo inaczej się Pan nie nagra dobrze. Przepraszam za spóźnienie, niezamierzone. Proszę bardzo, może w związku z tym przeproszę. Czy została rozszyfrowana, zidentyfikowana osoba TW Oskar w Polsce? Czy dalej tylko sterze domysłów? Może jeszcze skończę pytanie. Czy powstała kiedykolwiek lista agentów Stasi w Polsce i ewentualnie ilu z nich mogło zostać przewerbowanych przez obecne służby Republiki Federalnej Niemieckiej. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie o jednego współpracownika, czy jak to mówiono w języku służb nerdowskich, IN, zwany nieoficjalny pracownik, o pseudonimie Oskar, zetknąłem się z osobą, której przypisywano w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego NRD taki pseudonim. To był obywatel NRD, który był żonaty z Polką, studiował na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i w latach 80. już jako absolwent, bodajże matematyk, mieszkający w NRD, od czasu do czasu jeździł do Lublina i zdawał relacje Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli Stasi. Miał pewne kontakty z ludźmi, którzy zaangażowali się w ruch Solidarności,
też na jakimś publicznym spotkaniu z Jackiem Kuronem w Lublinie. Miał też kontakty z członkami PZPR, ale nie były to osoby jakieś znaczące. Dlatego nawet w podrozdziale, który jest poświęcony agenturze NRD w PRL, nie wspomniałem o tej osobie. Można oczywiście zadać sobie zawsze pytanie, czy nie było więcej Oskarów, to znaczy jeszcze innej osoby, która również miałaby przypisana ten sam pseudonim, ale tak możemy zastanawiać się w przypadku każdego innego danego współpracownika. Czasami zdarza się przy jakimś bardzo popularnym pseudonimie, że są dwie czy nawet więcej niż dwie osoby, którym nadano taki sam pseudonim, na przykład przez różne wydziały. Wtedy jest kwestia numeru rejestracji, która się postrzega. Rozumiem, że ten człowiek jest znany. Wiadomo, kto to jest. Nie jest to postać publiczna, ale jest. Wiadomo, jak się nazywa. Znany jest. A pan pańskie pytanie drugie było takie, czy lista, jaka lista, zestawienie tych agentów Stasi działających w Polsce jest znana, możliwe do ustalenia? Na pewno nie spodziewałbym się, że zostanie odnaleziona jakaś jedna lista, na której byłyby wszystkie nazwiska czy pseudonimy agentury NRD-owskiej w Polsce, chociażby dlatego, że wprowadzeniem agentury zajmowały się po pierwsze różne wydziały główne, tak zwane, czyli odpowiedniki departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, odpowiedniki NRD-owskie, na przykład drugi wydział główny, czyli kontrwywiad. Niezależnie od tego agenturę w Polsce próbowała budować Grupa Operacyjna Warszawa, czyli oficjalna rezydentura Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD PRL, która istniała od września 1980 roku. Te materiały Grupy Operacyjnej Warszawa zachowały się w mniejszym stopniu, to znaczy te, które trafiały do centrali, nie te, które były przechowywane na miejscu w Warszawie. Oprócz tego Główny Zarząd Wywiadu, czyli KVA, te materiały zachowały się, powiedziałbym, w jeszcze mniejszym stopniu. Dlatego ten obraz agentury Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD na terenie Polski musimy odtwarzać z materiałów, które są bardzo rozproszone. I częściowo udało się dość szczegółowo zrekonstruować działalność konkretnych danych współpracowników z lat głównie 80. Najczęściej byli to właśnie obywatele NRD, którzy albo znali język polski, albo utrzymywali kontakty z Polską, czy to z racji tego, że na przykład właśnie mieli żonę Polkę, czy dlatego, że mieli w Polsce znajomych, albo pracowali w Polsce, czy odbywali staż. Tak jak ten współpracownik o pseudonimie Henryk, który był obywatelem NRD, a jednocześnie w latach 80. pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej. Udało mu się dotrzeć m.in. do Bogdana Borusewicza z Solidarności, ale również na przykład do Donalda Tuska. Można też wymieniać inne przypadki, kilka z nich opisałem, czy to w książce, czy to w osobnym artykule, który ukazał się niedawno na łamach Pamięci i Sprawiedliwości. Są też listy tak zwanych osób pozytywnych w PRL, to jest jeszcze coś innego. To są listy
najczęściej działaczy partyjnych, których uważano za szczególnie nastawionych do NRD czy do polityki tamtejszej partii. W Berlinie starano się nawiązywać z nimi kontakty. Wszystko wskazuje na to, że nie były to klasyczne werbunki, bo jest nawet coś w rodzaju instrukcji, którą ja cytuję z początku lat 80., że takich wysoko ustawionych działaczy PZPR nie należy werbować, tylko należy uzyskiwać ich zaufanie, bo zaufanie, które przejawia się nie przez werbunek, tylko przez możliwość wywierania pewnego wpływu. Trzeba badać przypadki konkretnych osób i zastanawiać się, na ile one działały za wiedzą własnych przełożonych, bo i to jest możliwe, że utrzymywały takie osoby z PZPR kontakty z chociażby z dyplomatami wschodnio niemieckimi, ale niekiedy zdawały z tych kontaktów relacje z tym przełożonym. Podaję taki przykład pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który z emerytowanym był szefem Departamentu Pierwszego MSW i z jednej strony utrzymywał relacje z NRD-owcami, z drugiej strony również w archiwum IPN zachowały się jego notatki z tych rozmów, to znaczy, że również stronę polską, władze PRL informował o przebiegu prowadzonych rozmów. Ja tylko chciałam powiedzieć, nie wiem, czy dobrze odczytuję Państwo intencje, dlatego że Solidarność Dolna Śląska ma taki problem do dzisiaj, którzy z ludzi tam, nie wiem, czy Pan w tym, czy Pan o to chodziło, którzy z ludzi tu podają za nazwiska, nie ma tej zmiany, bo są nie mało posąda albo instytucje, które pracuje. I ciągać, że nawet blisko tego człowieka odczytują z niemiecka, bo się jest cecha zaczyna, ale to są podejrzenia, to są jakieś takie plotki, które nie ma żadnych podstaw. Musieli na to kogoś tam mieć, mogli mieć, może za mocno powiedziane. W związku z tym narastały takie właśnie, wprawdzie razem mówią takie problemy telewizyjne, gdzie ktoś koniecznie chciał, żeby powiedzieli, że sekretyna to był agent sztabu. Najmniejszy podstaw do tego stwierdzenia nie ma. Góra. Być może papiery gdzieś są, ale na kogoś nie wiadomo, ale cały czas się rzeczywiście, że w Dolnośląskim takie przekonanie, że tam mieli wysoką wtyczkę sztabu. Czy wysoką wtyczkę? Wtedy nie, ale taką, tak, już znowu mówię, to jest głupko, bo proszę, wtyczkę, która była na tyle istotna, że w pewnym momencie był uruchomiony ten kredyt, który mógł zadziałać. To wszystko w swoim domysłu. Dobrze. Kto z Państwa jeszcze chciałby się o coś zapytać albo wygłosić jakąś tezę? Nie widzę. Kto z Państwa chce dodać? Ostatnie słowo. Szacunek ogromny dla Pana za akrybię, poszukiwanie materiału, wszczeranie po tych archiwach, które rzeczywiście nie są najciekawsze, bo ile grzebnie sprawy, to tyle, że gdzieś tam jest żeby się przedzielać z uchwały NRD-owskie wybory, właśnie takie. Byłam jeśli się materiały, że wtedy jeszcze nie istniała struktura, która była pana Trajewskim, nie mogło to użyć i do bagażnika w 1954 roku, to bagażnik fakt. Tak po prostu pierwszy z brzegu, bo cała Polska leżała pod jednym powiedzeniem od słuchu. Także i
przejrzałam tego, bo jakieś tysiące stron, to rzeczywiście z tego się wszystkiego dało wyciągnąć materiał do tych protokołów, tak jak mówię, z problemu, którego czasem się wydaje. Na myśli pracy pozostają. Ja powiedziałbym, że mniej ciekawe są te materiały tak zwane analityczne, które są w przypadku anerdowskim bardzo przesiąknięte ideologią. Ciekawsze są często po prostu notatki z konkretnych rozmów, bo zdarza się, że wówczas te nieprzetworzone informacje rzeczywiście coś wnoszą do naszej wiedzy. Tak zwany Libera mówi. Oni znowu chcą, żebyśmy wjechali do Polski, żebyśmy wjechali władzę, naszą władzę, żebyśmy zainstalowali. Oni chcą znowu, żebyśmy ich zainstalowali i może nasz powód, żeby tam przerwała. Już wspomniałam taka właśnie. To pewnie ma pani Libera, to wiem on przez są to właśnie ciekawe rzeczy. Tak. Może zachęcam Państwa, jeśli nie do wizyt w archiwach, to jest możliwe w przypadku czy to naukowców, czy dziennikarzy, to przynajmniej do lektury, czy to wydanych dokumentów, czy to właśnie opracowań typu monografii, wykrady. No bardzo dziękuję. Najpierw przedstawię Państwa książkę, bo warto. Chcę powiedzieć, że myśmy to zaczynali od wspomnienia 13 grudnia, łącznie z tą książką, ale jeszcze jest druga okoliczność taka, że mianowicie o 21 w Radiu Kraków dzisiaj będzie o petycjach, którą my IPN Krakowski współtworzymy i ona będzie poświęcona pacyfikacji kopalni Wujek na Śląsku, której rocznica jest za 3 dni 16. Zachęcam, bo tam dwie osoby bardzo kompetentne. Jedna to jest dr Andrzej Schneider, historyk, dyrektor oddziału tam w Katowicach, a druga to pan Krzysztof Pluszczyk, górnik z Wujka wtedy, w 1981 roku, uczestnik strajku, a później i dzisiaj przewodniczący komitetu takiego polityckiego pomartwionej górniki. Więc to Państwa uwadze polecam, bo tego się rozgadać. Mogę jeszcze zareklamować biuletyn IPN grudniowy, najnowszy, w którym też jest artykuł o pacyfikacji kopalni Wujek, reakcjach międzynarodowych na te trendy dni. Tu? Nie. I od tego daję. W sensie reklamowania jakichś wydarzeń znowu nie reklamuję. Proszę Państwa, to będzie 17. Spotkamy się tutaj i to będzie kolejne spotkanie z tego cyklu. Jest taka seria libertarska, która nazywa się Normatywa aparatu represji. W ramach tej serii ukaże się na dniach, mam nadzieję, książka pod redakcją Adama Dziuroka i Filipa Musiała, naszego dyrektora. Normatywy Departamentu IV MSW, czyli Departamentu Wyznaniowego. Zapraszam zatem 17 stycznia. A dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To jest za nas.